16 stycznia w poniedziałkowe przedpołudnie w katolickim przedszkolu w Tarnobrzegu odbył się bal karnawałowy. Wzięło w nim udział blisko 60 dzieci. To bardzo miła tradycja, przepełniona muzyką i zabawą. Dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany tygodniami. W końcu to dzień pełen przeżyć i radości. Tradycji musiało stać się zadość, jak co roku, tak i w tym roku katolickie przedszkole organizuje bal karnawałowy. Rodzice wykazali się w tym roku dużą inwencją twórczą w doborze strojów karnawałowych dla swoich pociech. W naszym przedszkolu tradycją stało się, że zapraszamy zespół Trio z Rio na różne większe i mniejsze uroczystości. Prowadzący świetnie odnajdują się w zabawach zarówno z młodszymi, jak i starszymi dziećmi. Mają bardzo bogaty repertuar zabaw, konkursów, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców. Dzieci nie mają czasu ani przez chwilę na nudę. Tego dnia od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek. Można było spotkać wróżki, królewny, rycerzy, policjantów. Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Było pięknie i kolorowo. Wystrój sali wprowadzał radosny nastrój i zachęcał wszystkie dzieci do wesołej zabawy. Czy tylko dzieci? Przygotowania do dzisiejszej uroczystości trwały dość długo. Za mną tutaj olbrzymi wąż balonów. Ponadto obie sale zostały przystrojone pieczołowicie przez panie nauczycielki. Jak państwo widzą, również kadra nauczycielska musi być przygotowana do dzisiejszej zabawy, a więc dobór strojów jest szczególnie istotną sprawą. Bywają i macocha zła czarownica, i widziałam tancerkę flamenko, muszę państwu powiedzieć, że tu gdzieś w okolicach, w kuluarach pojawiła się też czarownica, ale proszę źle nie kojarzyć, czarownica nijak się ma swoimi przymiotami charakteru do tej baśniowej, nasze są ciepłe i przyjazne, także jest to znakomita okazja do integracji środowiska przedszkolnego, do tego, aby ten czas spędzić z wychowankami i żeby był czasem rzeczywiście ciepłym i przyjaznym. No i wielkie pachamy do pana Andrzeja! Bardzo, uwaga, jest znowu do pana Wyrączki! O, wielkie brawa, brawa, brawa. Jak wspomniała nowa dyrektor przedszkola Anna Fudala, na tę wyjątkową uroczystość przybył do Tarnobrzega zespół Trio z Rio. Świetnie przygotowani i jak zawsze radośni i uśmiechnięci, fantastycznie organizowali dzieciom czas. Te natomiast świetnie się bawiły, uczestnicząc wraz ze swoimi paniami we wszystkich zabawach prowadzonych przez Helenę Lis i Adriana Pieniążka z Trio z Rio. Doskonale dobrany repertuar sprawił, że dzieci były zachwycone. Podczas balu znalazł się również czas na słodkie co nieco. Zosiu, powiedz, co wam panie przygotowały na dzisiejszą uroczystość do jedzenia? Tę galaretkę z bitą śmietaną i paluszki z czekoladą. Co jeszcze wam panie gotują tutaj? Na przykład jakieś sałatki pyszne, warzywne też, owocowe też. Takie jeszcze mięsko, takie zdrowe, rybki, różne rzeczy. A jak się bawi Trio z Rio? Powiedzcie, co takiego was przyciąga do tego miejsca? Pasja, czy do pracy z dziećmi, czy może sentyment do tego miejsca? Znaczy, no raz to na pewno nasza praca. No lubimy swoją pracę i dobrze jest tak, no bo dużo pracujemy z dorosłymi, ale także z dzieciakami w przedszkolu. Tutaj jest zupełnie inna energia, kiedy się przychodzi, no to od razu spada nam wiek i znowu mamy te 18 lat.
którzy mają te 18 lat. Tak się czujemy cały czas. Ja jako animator dla dzieci też bardzo, bardzo fajnie się tutaj czuję i też u maluszków, u których byliśmy wcześniej, też było bardzo fajnie. No tacy byli troszkę w szoku, bo oczywiście ktoś nowy dla nich się pojawił, ale też bardzo sympatycznie te zabawy przebiegały. Trochę uprzedziliście moje pytanie, bo kolejne moje pytanie dotyczyło właśnie jak dużą część waszej działalności zajmuje praca z dziećmi. No właśnie pracujemy tak i z młodzieżą, i z dziećmi. Ciężko mi teraz jakoś tam tak w pamięci sobie określić taki procent, także na pewno to nie jest tak 5%. Bardziej zbliżałbym tutaj tak 30, myślę, procent, 40 naszej pracy to jest praca z młodzieżą i z dziećmi. A pozostała część to jest, myślę, że dorośli. A tak jeszcze nie uzupełniając to wcześniejsze pytanie, też nie ukrywam, że mamy sentyment też do tego przedszkola, także zawsze jak pani dyrektor do nas dzwoni i mówi, że właśnie tutaj mamy prowadzić, nie ukrywam, że tutaj bardzo nam się fajnie wraca, bo tutaj mają wyjątkową energię te dzieci i są też bardzo wytańczone, te nasze komendy nie są dla nich obce, także widać, że jest naprawdę tutaj praca nad tymi dziećmi, zabawa na wysokim poziomie w tym przedszkolu. Korzystając z okazji, w związku z Dniem Babci i Dziadka, przedszkolaki przygotowały dla swoich dziadków małą niespodziankę. Wiesz, jakie teraz jest święto w najbliższym czasie? Babci i Dziadka. Masz babcię, masz dziadków, tak? Tak. Jak mają na imię? Dziadek Jasiek i Antoninka i babcia Bronia. Dziadek Stachu i babcia Halinka, babcia... Tadeuszka i dziadek Romek. Dużo mam ich, ale... No to wymieniaj. Dziadek Marek, dziadek Jurek, dziadek Stach. Jeszcze który? Babcia. Babcia Lucy. Babcia Marysia, babcia Krysia. Babcia Stasia, babcia Ewa, babcia Ale, dziadek Witek, dziadek... Ramen. Babcia Tereska i dziadziuś i dziadziuś Staś. Moja babcia ma na imię Teresa i mój dziadek Marian. Co najbardziej lubisz robić ze swoimi dziadkami? Rysować i grać. Jeździć rowerem i spędzać z nimi czas. Piłkę nożną grać. Rysować. Drzewka, roślinki, kwiatki. Bawić się z pieskiem na podwórku i chodzić z nim na spacer i grać. Rysować i grać w karty. A za co kochasz swoją babcię i dziadka? Za to, że pilnują mnie, jak mamy i taty nie ma. Babcia mi bardzo dużo obiadów gotuje. Bo są fajni. Dla familii. Idziemy na przykład na wakacje. Albo gdzieś chodzimy. Ja dziadkowi pomagam. Też się bawię. Bo jeszcze mnie lubią. Czego chciałabyś życzyć babci i dziadkowi z okazji ich święta? Dużo zdrówka i siły. I pomyślności. Żeby byli zdrowi. Zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa i żeby cukierki spadały z nieba. Dużo szczęścia i pomysłości. Babciu, dziadku, was bardzo kocham. Wszystkim rodzicom dziękujemy za przygotowanie pięknych balowych strojów i zapraszamy na kolejny bal karnawałowy już za rok.